Siemanko, silnik do trajki został włożony już. Praktycznie wszystko jest podłączone oprócz instalacji. Wszystko już ojciec ogarnął, co trzeba. Zbiornik na razie tak zamocował, ale on i tak jeszcze będzie malowany. Razem z zabudową całą. Wczoraj zabudowę właśnie robił już i szpachlował, bo widzę, że jest w innym garażu. Pewnie dzisiaj będzie ją szlifował i przygotowywał do malowania. No ale najważniejsze, że traja już stoi na kołach. Myślę, że jeszcze może z tydzień, dwa i będzie gotowa do odbioru. Pewnie dzisiaj będzie ją szlifował i przygotowywał do malowania. A tak się prezentuje jej tył. Taka zabudowa będzie chłodnicy. I dwa wydechy, jeden będzie podłączony. Więc teraz tylko czekać, aż silnik zostanie podłączony i ją odpalać. Zobaczymy, jak będzie chodził. A tu na stole leży właśnie sterownik, cały komputer od tej trajki, od tego silnika. Widzę, że już ojciec niepotrzebną instalację wyciął i zostawił tą najważniejszą. No a tutaj, tak jak mówiłem, jest w innym garażu zabudowa. Ogólnie tą blachę, ta blacha była cała wstawiana jeszcze, żeby poszerzyć tą zabudowę, bo tak chciał klient. No i widzę, że poszpachlował już, także myślę, że dzisiaj, może jutro będzie akcja szlifowanie i przygotowywanie do malowania. Nie wiem, czy to będzie w macie, czy połysk czarny. A tu przy okazji widzę, że leżą błotniki od trajki poszpachlowane. Będą robione pewnie razem z zabudową. Jeśli się podobało, to zapraszam do subskrybowania kanału.